Czy wy też zawsze po szkole wygrzewacie się w basenie na szczycie swojego luksusowego wieżowca? Tak, wiadomo, robi tak każdy z nas, jednak mam pewien problem. Mój wieżowiec wygląda w ten sposób. No nie jest on zbytnio luksusowy. Więc chyba jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, jest poproszenie moich widzów, aby zbudowali dla mnie właśnie luksusowy domek, w którym mógłbym wypoczywać po szkole. Przy okazji, żeby nie było, że to jest domek dla mnie, spokojnie, spokojnie, zaproszę tam każdego, kto zostawi łapkę w górę, więc jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zróbcie to koniecznie właśnie teraz. Wtedy będziecie mieli VIP-owski wstęp do mojej epickiej willi, więc nie ma na to czekać, serio, zostawcie w tym momencie łapkę w górę. A no i przy okazji mam wyjątkowo dla was bardzo ważną prośbę. Niedługo wraca Kwadratowa Masakra i jest głosowanie, kto będzie w kolejnym sezonie. Jeśli chcielibyście, żeby był to ja, no to wejdźcie na stronę Masakry, zagłosujcie, kliknijcie tam jestem człowiekiem i tak dalej. I dzięki temu jest szansa, że to ja będę na kolejnym sezonie. Dzięki z góry za pomoc w tym, a ja lecę na Discorda, bo właśnie stamtąd bierzemy widzów. Znaczy nie do końca tak jest, ponieważ widzów biorę z YouTube'a, więc jeśli chcielibyście zostać widzami, to kliknijcie koniecznie subskrypcję i dzwoneczek, byłoby też bardzo miło. A ja teraz wejdę na kanał ogłoszenia, gdzie jak zwykle napiszę piękną wiadomość. 10 pierwszych osób, które wbije na serwer, będzie na odcinku. Klikam enter, klikam wyślij, no i zobaczymy, kto tym razem będzie naszym uczestnikiem. Ale żeby to sprawdzić, musimy też wyłączyć whitelistę, więc proszę bardzo. No i pierwszym graczem, wow, i to nie pierwszym, bo w sekundę wbiło 10 osób. To jest po prostu niemożliwe. W jedną sekundę mamy całą dziesiątkę graczy, która będzie dla nas budować przeepickie, prestiżowe, luksusowe wille. No już się nie mogę doczekać, co oni tutaj ciekawego zrobią. Jak widzicie, wszyscy nasi gracze są już na swoich działeczkach, co oznacza tylko i wyłącznie tyle, że możemy oficjalnie startować. Fajnie byłoby tak czy siak zapytać ich jeszcze, czy są gotowi. A więc jesteście gotowi? Tak, 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 no okej, no to lecimy. 20 minut na budowanie, czas start. Przypomnę wam tylko szybko, naszym dzisiejszym tematem są luksusowe wille i to właśnie je w ciągu 20 minut muszą zbudować nasi uczestnicy, którymi są właśnie ci gracze, których widzicie właśnie teraz na ekranie. A mówiąc luksusowe wille, mam na myśli wielkie budowle z basenami, fontannami, saunami, piętrowe i co tam jeszcze może być w tych budowlach, bladego pojęcia nie mam, ale liczę na ich kreatywność i na to, że zrobią coś przekozackiego i nas wszystkich tym zaskoczą. Bo pamiętajcie, że zwycięzcę wybieracie wy w komentarzach, więc wytrwajcie koniecznie do końca tego odcinka, aby na końcu wybrać najlepszą z całej dziesiątki. Ja już teraz zdecydowanie czuję, że budowla Paciego będzie jedną z tych ciekawszych, dlatego że wykorzystują dosyć nietypowe bloki, ponieważ nie wiedziałem, żeby ktokolwiek budował willę z jasno-niebieskiej terakoty. Ale żeby nie było, to nie jest żaden hejt, tylko zaciekawienie, bo jestem mega ciekaw, co on z tego wybuduje. Z drugiej strony Meki zaczął budowę od wielkiego płotu, a właściwie żywopłotu. Co jak co, ale coś takiego doda zdecydowanie prestiżu naszej budowli, także szanuję, szanuję na maksa. No i przy okazji już teraz widzę, że każda budowla będzie kompletnie inna. Jedna będzie nowoczesna, inna bardziej tradycyjna, a jeszcze inna, wow, nawet nie wiem, co to będzie, szczerze mówiąc, buduję to Szalona 77 i póki co jest to jeden wielki kloc z szarych bloków. No mi to wygląda na bunkier, ale okej, nic nie mówię, spokojnie, jeszcze 16 minut do końca, więc wszystko może się zmienić. Mam nadzieję, że to nie będzie bunkier ostatecznie, chyba że będzie luksusowy, no to wtedy git, będzie pasował do tematu. A u niektórych powstają już nawet meble w środku, jakie tempo, co jest, pani Klo, jak? Albo panie w sumie, Klodiuku. Kurde, bery, nawet nie wiem do końca. Ale szacun za tempo, bo chyba jesteś jedyną osobą, która cokolwiek na razie w środku zrobiła. I nawet basen zrobiłeś. Wow! Mam nadzieję, że nie będzie on jedynym, bo nie wiem jak wam, ale według mnie właśnie luksusowa willa kojarzy się z basenem, jakimiś saunami i tak dalej, i tak dalej. A nie samym budynkiem, ponieważ on to jest tylko 50% ostatecznego wyniku i dla mnie liczy się również to, co jest na zewnątrz. Znaczy wiadomo, jest takie piękne powiedzenie, liczy się wnętrze. Ale umówmy się, nie w przypadku tego tematu. Właśnie minęła połowa czasu, ale według mnie zdążą, idzie im dosyć dobrze. A niektórym wręcz zbyt dobrze. Ja nie wiem, co oni będą robić przez pozostałe 9 minut, oni już kończą, jacie no. Mam wrażenie, że niektórzy wzięli sobie zbyt do serca to, co mówiłem wcześniej o basenach i ogólnych atrakcjach dookoła. Przykładowo Oreoska, gdzie nie ma żadnego domku, a za to jest zjeżdżalnia, jacuzzi oraz basen. Taka tam prestiżowa willa, wiadomo co nie? Przy okazji zauważyłem też, że bunkier Szalonej zmienił się w całkiem ciekawą budowlę, a dokładniej w taki nowoczesny domek. Fajnie, fajnie, bo już się bałem, że ten bunkier tu zostanie do końca. No i jak zwykle musiał pojawić się pewien problem. Do końca budowania zostało 30 sekund. A z tego co widzę, większość budowli nie jest jeszcze skończona, więc jestem zmuszony dodać im kilka minut. Pytanie tylko ile? 5 minut? Może 3 minuty? Może więcej? Nie no kurde, ale 5 minut chyba będzie okej. Dobra, więc 3, 2, 1, ale to odliczanie tylko dodatkowego czasu. Proszę państwa, pozostało 5 minut do końca, czyli mamy dogryweczkę. Ej, czy ktoś może mi powiedzieć, co
co robią delfiny w basenie? Naprawdę? Czy ktokolwiek trzyma delfiny w basenie pod domem? Wydaje mi się, że jest to dziwny pomysł, ale no dobrze. Nie no, tam niech będzie. Wiecie co? Ja mam trochę zryty mózg, więc ja te 3 minuty sobie go zregeneruję i wrócę do was przy ocenianku. 3, 2, 1, koniec budowańka, koniec czasu. Możemy w końcu lecieć z ocenianiem. Jej! Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest ulubiona część odcinka. Zobaczyć te wszystkie prace po 25 minutach budowania, to jest wspaniała rzecz. A dzisiaj zaczniemy sobie może od pracy, kurde bele której. Mrofrost zbudował taką oto willę. No i na pierwszy rzut oka muszę przyznać, że wygląda ona luksusowo. Tym bardziej, że z tyłu mamy... A nie, myślałem, że to jest basen, jednak nie, nieważne. Chociaż to jak co, w środku również wygląda kozacko. Jest sypialnia, jest kino domowe, dosłownie wszyściutko, co się chce. Oraz dookoła jest pełno szyb, czyli taka, wiecie, no oszklona tam budowla. Ale co jak co, trzeba przyznać, że pasuje do tematu i według mnie jest to dobra praca. Mocne 8 na 10. Ale praca slączna jest chyba bardziej luksusowa, co nie? Jacie, no wygląda ona koks. Wchodzimy do środka, wita nas przepiękny dywan oraz wielka pustka, niestety. Jednak co w tym wszystkim najlepsze, to ten balkonik do góry, ale on jest superowy. Slączna, szkoda, że nie dałeś tutaj leżaków albo czegoś w tym stylu, byłoby kozacko swoją drogą. Co to jest za skin? Halo, co tu się stało? Może po prostu niezauważony ucieknę z tej działki do kolejnej, bo trochę mnie to przeraża. Tylko oblecę sobie jeszcze dookoła, bo jest tutaj basen, którego nie widziałem wcześniej, a od tyłu nic nowego, czyli tak to wygląda. No i mamy pracę oreoski, o której dużo mówiliśmy wcześniej, a dokładniej o tym, że nie ma tutaj willi, tylko jest jakby basen. Spadł was takim tematem. Ej, no trzeba było zbudować domek, to byłoby dobrze, nie? Ale jak już nie masz domku, to chociaż się na zjeżdżalni przejedziemy, to też spoko rzecz. A więc muszę powiedzieć, że emocje jak na grzybach, wspaniała zjeżdżalnia, jestem z niej dumny. Korzystając z okazji, możemy sobie wskoczyć do jacuzzi jeszcze, super, takie wybijające troszeczkę. No genialnie, oreoska, tylko że no ja bym chciał, żeby to był domek, no. Chyba że da się spać w basenie albo na zjeżdżalni. Według mnie średnio, ale może tak robisz w domu? Ej, albo jeszcze inaczej, można spać na tej huśtawce. Oj, oreoska, ja nie wiem, co ty zrobiła, dosłownie. Idźmy do kolejnej pracy, to będzie łatwiej rozszyfrować. Siema Hugo, jak tam twoja chata? Przede wszystkim jest ona na palach. Trochę dziwnie jak na taki luksusowy domek, ale okej. Wchodzimy do środeczka i wita nas salonik, wita nas jacuzzi z wejściem na taras oraz wielki telewizor, a bardziej kino, o jacie. No, muszę przyznać, że w środku to jest jeden wielki luksus, tym bardziej ten balkonik z jacuzzi. Tyle, że tak dziwny, ja bym go zrobił bardziej w innym stylu, przykładowo takim, wtedy byłoby jeszcze lepiej, ale już teraz jest całkiem spoko. Piąta praca na tym odcinku, a dokładniej willa szalonej 77. Na początku myślałem, że to będzie bunkier, ale jednak udało się to uratować i powstała z tego całkiem niezła budowla. Co prawda nie do końca rozumiem łóżka dla 6 osób w środku, to jest akurat dziwne, ale przynajmniej pozostałe rzeczy są normalne. Jak na przykład ten basen albo jak ta fontanna, to akurat fajne. No i ogólnie myślę, że takie mocne 8 na 10, co nie? Siema wnuk, oprowadzisz mnie po swojej pracy? Tak czy nie? Ziomek, bo ja potrzebuję odpowiedzi szybko. Czyli nie chcesz mnie prowadzić. Okej, jak nie, to nie, spoko. To ja się sam przejdę w takim razie, wejdę sobie do fontanny, pokąpię się trochę, bo nie wiem, bo może śmierdzę delikatnie czy coś. Ja nie wiem, no po prostu lubię pływać w zjeżdżalniach, to mnie jakoś emocjonuje. Lubię też chodzić po domkach, więc zobaczymy, co masz w środku, a w środku masz tylko kanapę. No biednie, szczerze mówiąc. Miał być telewizor. No ale nie ma telewizora. Stary, miałeś 25 minut na zbudowanie telewizora, czemu nie zdążyłeś? No i co ja mam powiedzieć? Przynajmniej basen jest duży. Możemy wejść i sobie pływać, aczkolwiek ja akurat wolę sobie nurkować w fontannach, to jest bardziej emocjonujące. A teraz mamy Megiego, który ma dla mnie najpierw dwie rzeczy. Co za dwie rzeczy dla mnie masz? To twoje dzieci! Dziękuję. 9 tamek żelaza, albo szynek żelaza. To brzmi w sumie bardziej przerażająco, że moimi dziećmi są szynki. Wchodzimy do środeczka i wita nas taki oto korytarzyk i wyposażenie tego domu to jest luksus. Ze wszystkiego, co widziałem, to zrobiło na mnie chyba największe wrażenie. Zobaczcie na tą sypialnię, co tu się dzieje? A to jest jacuzzi czy fontanna? Chyba dwa w jednym. No dobra, więc właśnie tak prezentuje się domek Megiego. Od zewnątrz może nie jest on najlepszy na świecie, ale troszeczkę przypomina mi taki domek, nie wiem jak to nazwać. Arabski? Tak, właśnie przez takie wstawki jak to, taki klimat arabski tutaj czuję, nie wiem czemu. Dobra, no dawajcie, jeszcze 3% do końca. Pamiętajcie, żeby na końcu wybrać zwycięzcę, co nie? Może na przykład będzie nim Kolot Juk 98. Tu były te delfiny, faktycznie. Ale w środku nas nie było, więc wejdźmy sobie do środka. I tutaj mamy sypialnię oraz taki jeden wielki open space. Od zewnątrz widzę, że też zacząłeś kombinować jakimś daszkiem, ale chyba nie zdążyłeś niestety. Mimo wszystko mocne 7 na 10 według mnie. No i domek Patrzniego, który chyba jest najbardziej wyróżniającym się domkiem ze wszystkich. Dał mi nawet coś na dobry początek, a dokładniej prezenty. O kurde, bele. Jestem
wzruszony, aczkolwiek o twojej dopiero jak zostawicie łapkę w górę, więc jeśli chcecie zobaczyć, co jest w prezentach, zostawcie koniecznie łapkę w górę, a my wchodzimy teraz do środka, let's go! A jak domek miał być świąteczny, no to jest w 100%. Patrzcie, jest choinka, jest kominek, dywan również jest taki jakiś świąteczny. Na piecu piecze się szyneczka, czy coś w tym stylu, a do góry na piętrze, co tam ciekawego mamy? Łóżko, okej. Okay. Klimacik jest niesamowity, aczkolwiek jest to bardziej taka świąteczna willa niż luksusowa. Mimo wszystko praca jest cudowna, chociaż może nie do końca do tego tematu, jaki dzisiaj mamy. Za to zdecydowanie pasuje do niego to, co zbudował Maciek.pl456. Mamy tutaj nowoczesną piętrową willę, do której możemy wejść do środeczka, a w środku mamy Ender Dragona. Okej. Okay. Ten gościu jest taki bogaty, że zrobił sobie dywan z Ender Dragona, czujcie to? Tutaj widzę, że mała kuchnia, a do góry pewnie sypialnia, albo też nie. Mamy tutaj basen. Basen na piętrze to jest jeszcze bardziej luksusowe niż myślałem. Wow, ziomeczku, szanuję na maksa. Ze wszystkich prac, jakie widziałem, to jest chyba jedną z najbardziej luksusowych i z tyłu jeszcze jest taki mały tarasik. No i to byłoby na tyle. Także to chyba dobry moment, żebyście napisali w komentarzu, która z tych 10 prac była najlepsza. No i posłuchajcie, dziękuję wam za oglądanie, subskrybujcie, łapkujcie koniecznie oraz wbijajcie na mojego Instagrama. No i tyle, widzimy się jutro o 15:30. Siemka. Wow, a teraz magicznie przed tobą pojawiły się dwa filmy. Ten po prawej to ostatni odcinek z tej serii, a po lewej inny losowy odcinek z mojego kanału. I twoje wyzwanie jest takie, musisz kliknąć na jeden z nich i obejrzeć go do końca. Powodzenia!